Jak uważasz, bo wielką karierę chociażby za granicą Polacy wróżyli Edycie Górniak, ale jakoś się nie udało. Jak myślisz, z czego to wynika? No, tak naprawdę powodów może być mnóstwo. Ze swojego doświadczenia wiem, że jest to bardzo trudne i wychodzę z takiego założenia, że nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca. Po prostu jakby dopóki takich rzeczy się do końca nie zrealizuje, dopóki nie będzie to pewne, to chyba nie ma co budować jakiejkolwiek otoczki. Znaczy to jest to, czego ja bym nie robiła. Natomiast nie wiem, my bylibyśmy bardzo szczęśliwi. Razem z zespołem marzymy o tym, żeby to się udało, żeby wyjść poza granice naszego kraju. Myślę, że każdy artysta byłby szczęśliwy, gdyby to było możliwe. To dla nas to trudne z wielu powodów, ale to już na dłuższy wywiad. No tak. To teraz takie pytanie niezwiązane z pracą, ponieważ masz bardzo ładną figurę i powiedz, jak o nią dbasz? No dbam, nie ukrywam, że dbam rzeczywiście bardzo. Nie używam jakichś tam specjalnych diet, którymi się katuję albo coś w tym rodzaju, ale staram się jeść zdrowo, staram się jeść zdrowe produkty. Przede wszystkim dużo warzyw, bo za owocami nie przepadam, ale jem mnóstwo warzyw i mnóstwo sałatek. To mi bardzo pomaga zachować dobrą sylwetkę. A masz jakieś takie swoje kulinarne grzechy? Mam. Bardzo lubię czekoladę, nie powiem jakiej firmy, bo to chyba nie o to chodzi, ale bardzo lubię taką czekoladę z orzechami i z miodem i ją kocham, ale nie mogę jej jeść przed śpiewaniem, bo przed śpiewaniem w ogóle nie powinno się jeść ani czekolady, ani jabłek, ani orzechów. Czyli dbasz nie tylko o figurę, ale również o głos. Tak, o głos właśnie słychać, jestem chora, także, ale dobra kondycja nadejdzie. Na Sylwestrze pokażemy, na co nas stać. Przygotowujemy super show. Nie zabraknie naszych największych przebojów, także kochani, do zobaczenia.